Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tylko jeszcze potrzebuję, żeby kontroler mi działał i wszystko będzie jak najbardziej grało. Bawi mnie strasznie różnica poziomów między grami, którą mam, szczerze mówiąc. Że w jednej grze mam jakiś 70, w drugiej mam 30 raptem. Aczkolwiek tutaj akurat zwalam to wszystko na to, że Dark Soulsy 2 bardzo szybko pozwalają levelować graczowi. Absolutnie na nic innego jako tego. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio zrobiliśmy katedrę. Zerknę tylko bardzo szybko na jedną rzecz. Czy będę w stanie ogarnąć tego? Ogarnąć naszego wspaniałego kolegę, który wcześniej kazał nam czekać. Cześć, Samuraju. Polska górą. Było bardzo blisko, żeby Polska nie była górą i to jest najgorsze. Piękne. W studni siedzi sobie Zygwunt, któremu ktoś zajął zbroję. I planuję coś z tym zrobić, tylko zobaczę, czy będę miał w ogóle taką możliwość. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to będziemy mieli lekki problem, tak zwany. Zobaczmy. Dzisiaj na zajęciach. Zawsze kiedy ktoś mówi sobotę dzisiaj na zajęciach, to zaczyna się zastanawiać, czy mi się dni nie popierdoliły. Jakoś kompletnie. Miałem skończyć 15.30, mowy nie miał być koniec 13.30, ostatnio skończyły się o 12, bo zostałem sami zrobić temat dla jednej osoby. Znam takich, którzy robiliby temat dla jednej osoby. Aczkolwiek to rzeczywiście tacy w miarę pasjonaci wtedy są. Dobra, teraz zastanawiam się, jak będzie najszybciej dojść tam, gdzie chcę. Właśnie wydaje mi się, że nie mogę do końca przejść najszybszą możliwą drogą, bo inaczej kolega łatacy się nie pojawi. Więc spróbujemy w ten sposób. Mek na dół. Staćmy całe HP, bo czemu nie? To jest zawsze najlepsza metoda, nie oszukujmy się. Ten kolega za nami nie pobiegnie, prawda? 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 Cześć, pasku. Ale za nami nie biegną. Tutaj kolega za to biegnie. Jezu, dzięki Bogu za dźwięk. Bez dźwięku bym za cholerę nie ogarnął, że do mnie idzie. Anyway. Gdzie ja chcę się dostać dokładnie? To jest bardzo ważne pytanie. Okej, z tej strony jest rycerz. Pytanie jak dole... O ty! Mała gnido. Dobra, jest tam, więc pójdziemy sobie tędy. Nie, bo tędy nie był tylko skrót, prawda? Jeżeli tędy nie był tylko skrót, to oznacza, że mogłem po prostu pójść tym skrótem wcześniej. I miałoby to niestety dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Poczekajcie, stąd przyszedłem. I tutaj była winda, a tu jest skrót. Dobra. A jedźmy na górę. Dajcie chwyt. Teoretycznie, jeżeli by mi się nie udało, to mam chyba jeszcze inną opcję ogarnięcia Patchesa. Tylko będzie ona ode mnie wymagała albo bardzo precyzyjnych skoków, albo dużej ilości nas dużo do wydania. Jedno z dwojga. Anyway. Jestem tu. Chodźmy tu. W sumie to nawet tu, nie wiem, czy od nie byłoby szybciej, ale... Jak już tu jesteśmy, to możemy trochę ponawigować. Stąd się na szczęście da zeskoczyć. Tutaj przez speedrunuję, po prostu chyba nie będę się bawił w te wbicie wszystkiego. Bo tak naprawdę i tak zależy mi konkretnie, żeby dojść w jedno miejsce jako tako.
Więc nawet jeżeli ktoś tam nie będzie, powiedzmy, z tyłu gonił, to chyba nic strasznego się nie stanie. To miejsce nie było tam, to miejsce jest tu. Au. Tego rycerza też teoretycznie mogę pominąć, o ile przynajmniej nie zabiję tego, co właśnie zabiłem. Sebastian, widzę, że doskonale wie, co się święci. Tylko w takim razie. Głośność. Halo, mawie czy nie te głośniki? Już pracuję na tym. O. Teraz powinno być ok. Gra jest, wszystko jest to. Lecimy po moje dusze do nieustającego wyładowania. Czy jak on tam ładnie w polsku miał? Endless Kum. Co ja tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę, że nie mam tego, że nie mam lot wesela jeszcze, czy... Nie no, wystarczy chyba, że samą windą pojadę do tego. Do... To znaczy z Blightą z powrotem do Firelinka. Nie muszę jakoś za bardzo kombinować. Jedyne co, to będę musiał potem się zastanowić, jak wrócić do depsów, jeżeli będę chciał Embera zgarnąć. Czy ja dobrze idę? Tędy. Nie, no tak, ja wiem, gdzie jest Lord Vessel, tylko po prostu się zastanawiałem, czy ten... Czy mam jakiś inny sposób, żeby wrócić w miarę sennie, czy będę musiał windą zasuwać. Gdzie ja mogę swoje dusze straciłem? Chyba jakoś tam strasznie daleko, jeżeli mnie pamięć nie myli. To jest niepokojące. Mam wrażenie, że niedługo zacznę się gubić. Kresosy są które? Czy powinienem zrobić na każdej scenie jakiś oznacznik, które to są sosy? Mam nadzieję, że nie. Dobra, anyway. Po interfejsie idzie poznać, to też prawda. No bo teraz jak zaczynamy tutaj, to dużo łatwiej będzie Seedless Discharge'a sprawdzić tam, gdzie chcemy. Bo ogólnie tak planuję go serować, właśnie planuję go bić w normalny sposób. Aż on chyba ma w tej kwestii coś do powiedzenia. No chodź, będzie fajnie. Chodź, fajnie będzie. Wow! Mam przebił, mi się po prostu przestarczy. Ale dobra, on jeszcze nie jest tu, gdzie chciałbym, żeby był. Więc niech jeszcze odrobinę podejdzie. Wow! Jezu, ile on mi zadaje. I ta tarcza też mi niestety gówno daje w tym momencie. A Jezu, chodźżesz. Czego ja umarłem? To jest ten moment, w którym dosłownie nie wiem, czego umarłem i to jest stresujące. Znaczy inaczej, widziałem, od czego umarłem, ale nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to zadziałało tak, jak zadziałało. O, to chyba będzie dużo lepsze określenie. No zwłaszcza, że to był jeden z tych ataków, który ewidentnie nie wyglądał, jakby się go dało rolować. Więc tym bardziej kwestionuję to, że stanie za jakimś tam skalnym czymś nie pozwala tego zablokować. Edo. Dobra, tym razem zrobię to na spokojnie, bo z tego co pamiętam, ostatnio mnie ten jeden kolega od tyłu zaszedł, kiedy byłem pewien, że nie powinien tego zrobić. A, kurde. Nie, z ataków powinien nie trafić raczej. A? Zastanawiam się w sumie, na ile ja tutaj potrzebuję tego estusu wszystkich na bossa. Nie dziwiłbym się, gdyby odpowiedzią było tak, ale chciałbym wierzyć, że jest inaczej. Zobaczymy.
Najpierw zobaczę przede wszystkim, czy tutaj nie da się z góry spaść, bo wydaje mi się, że... Że się nie da. Nie, da się, nieważne. A? O! Kolego! A? Łatwiutko. Soul Spear. Soul Spear. Szybko strasznie. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko gadaje Soul Spear. Nie będę kłamał. Dobra, Sublime Bomb. Bomb Dust. To się może przydać. Ja tylko teraz, żeby stąd wyjść, chyba musimy tędy przejść. Albo oczywiście wiadomo jakimiś tymi... znaczy homelbonami, nie homelbonami, ale nie ma takiej potrzeby tutaj, więc... Po prostu idziemy tam, gdzie się ostatnio wywaliliśmy. Coś mi goni? Tak. Smooth and Silky Stone, jakby chciało mi się bawić w wymienianie rzeczy. Czy ja dobrze idę? Nie, ja nie idę dobrze. Ogólnie to mam wrażenie, że jest tutaj sporo rzeczy, które jakoś pominąłem z tego czy innego powodu, bo zapędziłem się po prostu do tego. O Boże, co dziwne. O, jeszcze Fallen mnie inwajduje. A, tam jest. Za mało mi było inwajderów. Jeden przed samym bossem, jeden tutaj. Czy on mnie tankuje swoim mieczem, czy mi się wydaje? Nie, czekajcie, może tak to zrobię. Nie wiem, na ile mogę mieczem blokować jego miecz, szczerze mówiąc. Okej, nie mogę. To już wiem. A już to jest, tu się długo używają, Jezu. A propos jest dosyć ciekawe, ile on ich ma. Au. Też czuję, że zaraz ja będę miał wywracanie po Estusy. Ale jak pokonam Forlorna, to już powiedzmy nie będzie mi potem przeszkadzał. Czy masz? Ebe. Na jeźdźca wygnany. Esunia. Chciałoby się rzec. Ale teraz już na pewno potrzebuję się wrócić po te po Estusy. 3 Estusy na ten mały gauntlet, który mnie tam czeka, plus na bossa, to nie jest coś, co mi się widzi. Czy ja mogę tej Bondasa spalić? Nie, musiałbym się wrócić. Czy chce mi się wracać? A, wrócę się. Przy okazji nie wiem, czy na poziom nie mam. Teraz drugi stan na 70, raczej nie będzie to 10 tysięcy dusz. Chyba, że się mylę. Nie, jeszcze mogę. Nice. Endurance. Potrzebuję więcej staminy z tego, co widzę, szczerze mówiąc. Wigoru może nie aż tak, bo wigor zazwyczaj nie jest moim problemem. Problemem moim głównie jest to, że ten, że powiedzmy, jeżeli coś zablokuje, to szybko mi stamina spada. Wzmocniliśmy sobie Stusa i wracajmy z powrotem do Huntsman Copes. Tym razem na pewno pójdzie mi lepiej. Przysięgam. TF, TF. Przede wszystkim zaczekam, aż kolega stąd spadnie. Kolega stąd spadnie? Nie? No chyba nie, to nie. On zawsze stąd spadał. Czemu tym razem tego nie zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że jeszcze za mało razy go zabiłem, żeby weszła ta mechanika, że wrogowie umierają permanentnie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, w Dark Souls 2 jest mechanika, która sprawia, że jeżeli zabijemy wrogów ileś tam razy, to oni już się nie będą respawnować. Jest ona wyłączona w Covenant of Champions. O, pamiętaj co mówię. Jaki on ma typ broni na tych sierpach? Bo moja tarcza nie zablokowała tego w 100%, a mam ten... A mam tarczę ze 100% fizzbloka. On ma po części mroczne obrażenia na tym, czy ki diabeł? Bo tak to trochę wygląda. Dobra, czy tutaj był jakiś mały gnoj, który im przeszkadzał?
Z tego co pamiętam. O! Mam cię, kurwa. Leżeć. O tobie mówiłem wcześniej. Ach. To kolegę teoretycznie możemy zostawić, więc chyba to po prostu zrobię. I tutaj na spokojnie, na powoli ich wyciągać po jednym. O właśnie. Jeżeli będziemy ich po jednym wyciągać, to nie będzie problemu raczej. O, pamiętaj co mówiłem o staminie? Że jej potrzebuję? To jest właśnie powód. Powinienem mieć live jama przynajmniej jednego i to dosłownie jednego. Więc nie mieszkam sobie skorzystać. Tutaj jak podejdę, to drugi teraz powinien spaść. Powinien? Powinien? Aż to. On bodaj bicz miał. Nie wiem, czy bicze w ogóle nie przychodzą przez tarczę, więc nawet nie będę chyba próbować. Muszę ten hit jeden. Niedobrze. Jak tutaj podejdę, to jeszcze jeden spadnie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Jep, tamten z tyłu. To wezmę sobie teraz, jest to sołeknę. Wiem, że trochę marnuje to, ile on może mnie maksymalnie wyleczyć, ale. Ty słuchaj, sam się do mnie pytanie zwracasz, to co ja ci mogę powiedzieć? Ja? To jest trzeci, tutaj jest czwarty. Chodź kolego, fajnie będzie. Nie wiem, czy w ogóle też słyszeliście to, że tam jakby ktoś chodził. Na kurde. Moje. Wydaje mi się, że to chodzi ten ostatni z tych przeciwników. Więc jak teraz przebiegnę, to on powinien spać gdzieś koło mnie. Ostatnio mnie jakoś strasznie z zaskoczenia wziął. O Boże, on przeżył. Najgorzej. Bo on zaraz będzie chciał do mnie wrócić. Trochę mu to zajmie, ale on do mnie w końcu dobiegnie. A jak się dam mu z zaskoczenia wziąć, to tragedia będzie. Więc teoretycznie przynajmniej powinien na niego poczekać. Gdzie jest to coś, co chodzi? Jezu Chryste. Bo ja cały czas słyszę, że coś tam chodzi. Mnie to tak. Nie powiem, że denerwuje, bo denerwuje to trochę za ostre słowo chyba. Niepokoi? O, widzicie ten kolega tam. O Jezu! Jezu Chryste! Zapomniałem o nim kompletnie. Czy ten kolega w końcu. Dał mi spokój? O, chyba dał mi spokój. Dobra, jebać. Jebać go prądem. Aczkolwiek przysięgam, że jeżeli teraz wróci na te niejebane mosty i wbije mi bicz w plecy, to będę bardzo słony. Oj, solniczka się posypie, oj, tak. Holy fuck. Dobra, to było tak, że sobie przypomnieć, gdzie jesteśmy. W każdej RSG teraz gramy na poważnie. TF, TF. TF, TF.
Na moment spuściłem wzrok, nie zobaczyłem momentu zgonu. A widzisz, ja nie spuściłem wzroku i dlatego umarłem. Ha, ha, ha! Kurwa mać. W dużym skrócie umarłem, bo spadłem w dziurę w moście. Okej, ostatnim razem na streamie doskonale pamiętałem, a tym razem ewidentnie mi się zapomniało. To teraz tak, czy kolega patrzy, będzie czy nie będzie w końcu? Właśnie, mam trochę wrażenie, że jeżeli przyjdzie się tutaj najpierw, to Patches się nie pojawi, ale to nie jest jakaś taka pewność. Ale bardzo często tutaj przychodzę najpierw. Mnie to zawsze przez to potem irytuje. Chuju, gdzie jesteś? Nie ma go tu. Dobra, nie ma to nie ma. Jebał cię pies, Patches. Nie miałem chyba aż tak dużo dusz, żeby się nie martwić, prawda? Nie, nie przypomniałem sobie. Także... jebać to. Idę na bagno. Słyszę którąś grę bardziej niż bym chciał. O. Od razu lepiej. Jako, że... o mój Boże. Niepokoi mnie to, ile graczy tu jest. Z jakiej strony? Jeżeli jestem zbanowany, to znaczy, że nie mogę grać z innymi ludźmi, prawda? Prawda? Niech mnie ten nie zinwajduje, prawda? Prawda? Jebać bagno, jeżeli chodzi o inwajdę. O mój Boże, to krab. Tak, skoczyłem prosto na kraba. No i spójrzcie, ten krab nawet się nie rusza. Okej, chyba... niech zgadnę. On tu zaraz wróci i się wleczy do pełna. On teraz ma pełne HP, prawda? Wow! Czy wy widzicie tę jebaną grę? Fajn. Grass Shield, fajna tarcza. Dobrze rozumiem, jeżeli gra mi mówi wprost, nie bij przeciwników, bo i tak się wyleczą, to niech spierdala. Tyle mam do pojedzenia. Ja tylko sobie zgarniam wszystkie przedmioty i sobie tam idę. Powiedziałem sobie idę. A, bo ja z tymi invaderami tutaj nie walczyłem. Znaczy invaderami, NPC-ami raczej. Okej, to nie jest tutaj, na które mogę sobie pozwolić. Czy magę nie zabiłem? Jeżeli masz tę myśl Crystal Sage'a, to już go pobiłem. Au. Idź do zabijania casual. Czy ja wyglądam się na casuala? Proszę nie odpowiadać na to pytanie. Co daje Davina? To, że oni albo nie zejdą, albo spadną. Jedno z dwojga. Ale generalnie sprawdza się to do tego, że jest się w miarę bezpiecznym, jak się zejdzie po Davinie. Mało. Come on. Na taką dwójkę frajerów miałbym używać celowej daminy. Co mi po tym, co wcześniej pokazałem do tej pory na streamie, to nie dziwię się, że sugerujecie mi takie rzeczy. Ale chyba nie jestem aż tak źle jeszcze. Chyba. Może. Nie wiem. Tutaj mamy widok na to, co tam byśmy widzieli teoretycznie z drugiej strony. I tu jest Black Knight. Na szczęście już tam byliśmy.
Teraz proszę nie zapominać, że to jest Dark Souls 3 i należy zejść trzymając przycisk, a nie wciskając go. Najgorsze jest to, że tak skacząc między grami, można by tutaj chcieć po prostu wcisnąć przycisk tak jak w jedynce i sobie spaść kulturalnie z drabiny na sandu i się wyjebać. Dobra, gdzie tu co było z takich ważnych rzeczy, bo nie będę kłamał, że to gówniane bagno jest miejscem, które zazwyczaj zwiedzam na zasadzie jestem tu zbierać tylko tyle, ile jest konieczne. To był Estus Shard na pewno, tu będzie Poison. Tutaj jest tytanit. Tu na górze będzie pierwszy płomień na pewno. Do odpalenia. Są na 4 hity, trochę dużo. Bo ogólnie naszym celem w Faron Keep jest odpalenie 3 płomieni. Każdy z nich ma taką krótką animację. Znaczy ja mniej więcej wiem, jak się idzie, tylko to wszystko zależy. Jeżeli chce się tu zebrać wszystko, co tu jest, to pogubić się jest strasznie łatwo. Jeżeli chce się tylko odpalić płomienie, to jest bardzo łatwo wszystko ogarnąć. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Teraz uwaga, bo kolegę mamy obok siebie. Na szczęście animacja mi tak pomogła. Nawet bardzo, ewidentnie, za mało. Teraz o to. Dobra. Teraz też nie lepiej by było chyba. No jest, no ogień zdaje obrażenia. Najgorzej. Środowisko, które nie zawsze robi to samo. Absolutnie najgorszy z najgorszych. Przyjdźmy z Stone, jakby ktoś chciał sobie oznaczać, że jeszcze ja mam puklerz wyekipowany, tak. Doskonale. Bo będę udawał, że jestem dobrym graczem i prawdopodobnie się przez to wyjebie. Więc proszę się nie przejmować. Ja bym wziął sztylet. Nie lubię tej weapon ratowej, zwłaszcza jak jestem magiem i teoretycznie mogę poszarować many. Tak samo jak ludzie używają tego Bloodhound Stepa, żeby przebiegać bez gówno bagno w Elden Ringu. Ja jakoś chyba nigdy nawet nie użyłem w swoim życiu Bloodhound Stepa. Teraz jak o tym myślę. Dobra, teraz patrzcie, jak się nie jest dobrym gaczem. Jak już mówiłem. Kolega ma od cholery pojazd, więc trzeba mieć to na uwadze. Że większość naszych ataków zwykłych mu go nie przebije. O właśnie. Więc raczej to jak będziemy z nim chcieli walczyć, to ładowanie jak śmiecia. Jak śmiecie, którym jest. Spada było to tak chujowe parę, bo przeszła część obrażeń, ale wystarczyło. Wydobyć ich hełm. Z tego co pamiętam, to ludzie najbardziej chyba ten. Ludzie najbardziej chyba ich farmili, żeby dostać się Dark Souls'a, bo Dark Souls jest jakimś. Pamiętam, że Dark Souls był jakimś strasznie dziwnym z tych Souls'ów, tylko nie przypomnę sobie za cholerę, co w nim takiego było wyjątkowego. To, że miał idiotycznie wysokie skalowanie z siły? O Boże, nie podoba mi się to. Kurwa, wiedziałem. Czy możesz dać mi się ruszyć, proszę? Najgorsze jest to, że on to dosłownie może chainować. Tak! Trafiło mnie. Zostałem tym trafiony, zgadzam się. Dobra. Nie jest aż tak źle. Najważniejsze co chciałem tak naprawdę to ten zwój, który przed chwilą dostaliśmy. Kurde.
Jak już mam ten zwój, to większość rzeczy, które. Znaczy zwój, Jezu, węgiel. Jak już mam ten węgiel, to większość rzeczy z farą kip mam zgarnięte, które, na których mi tak naprawdę powiedzmy zależy. Jest jeszcze parę rzeczy, które mógłbym chcieć zgarnąć, ale nie są mi powiedzmy konieczne do szczęścia, tak? Tutaj mamy ognisko, które bardzo pozwolę sobie wziąć. No, sam mówiąc, jakby kogoś to interesowało. Spędziłem tutaj ładnych kilkanaście godzin swojego życia tylko po to, żeby farmić itemy do Covenantu. To nie były dobre czasy. Nie wspominam tego zbyt przyjemnie, że się tak wyrażę. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, po którą się przychodzi. Jest, co prawda, w bagnie ślimaków, ale to nic. Nic nie szkodzi, jak to mówią. Wystarczy, że odrobinę je przetrzebimy z tej czy drugiej strony. I bonshot do Estusika. Generalnie nasz cel znajduje się, taki ostateczny, już znajduje się za tą bramą. A na razie jest jeszcze zamknięta jeszcze jedną z tych trzech nieszczęsnych pochodni. I teraz tak, jak to szło? Na pewno będę chciał wejść tutaj na górę za chwilę, ale to tak jak powiedziałem, dosłownie za chwilę. Au. Na razie chyba sobie pozwolę po prostu przeraszować po trzecie ognisko. Znaczy po trzecią pochodnie. O, powinno wszedł, wyśmienicie. Dobra, tylko wyjdę na ziemię na chwilę. Bo tego kolegi chyba jednak nie ominę jako tako. Ale dziękuję za lokon, Jezu. Chyba nie mam staminy. O, ma ten strasznie irytujący atak, gdzie przywołuje tony duchów. Przez co nie mamy za bardzo kiedy go sensownie atakować. I zadaje też nieprzyzwoicie dużo. Czy ja zdążę się wystosować? Tak. Czy ja zdążę go zabić? Nie. Na szczęście coś go zabiło. On chyba w ogniu stanął. Ja generalnie nie lubię walczyć z tym jednym konkretnym, bo on się znajduje w takim okropnym położeniu, że jest tuż obok tego. Tuż obok bagna i tuż obok przejścia. Zestaw bezimiennego rycerza. Bo gdyby. Generalnie tam, gdzie oni się znajdują w jakimś osobnym miejscu, to jeszcze nie jest aż tak źle, tak? Dużo gorzej jest wtedy, kiedy oni właśnie znajdują się na jakimś takim kompletnym wypizdowie. Została przywołana Hazel jako invader. Ona zazwyczaj pojawia się przy zejściu, więc pewnie będzie w tę stronę i stąd nie będzie atakować. Znaczy nie wiem, mi się zawsze wydawało, że Hazel to ona. Jeżeli to on, to mea culpa. Chyba gdzie jesteś, Wajda? Zawsze każę, że tutaj się pojawia. Więc jak się nie pojawia tutaj, to mam problem. Co ja tam mówiłem, że miałem iść do tego, do ognia? Tylko jednocześnie. Problem jest tego typu, że jeżeli Hazel się znajdzie gdzieś tutaj na tym jebanym bagnie, to będę bardzo zirytowany, bo walczenie z magami na dystans ten to nie jest do końca to, co preferuję, nawet jeżeli sam jestem magiem. No dobra, niech będzie. Przejdę sobie tędy. O Boże, jeszcze jeden! No dobra, idź fuj. Tyle ci powiem. Odpalę sobie to.
Ej, to, że jestem magiem, nie oznacza, że umiem walczyć z magami i lubię walczyć z magami, okej? Okay? To jeden z tych skaczących skurwieli. Niestety. Przy okazji oni też mają bardzo specyficzny poiz, bym powiedział. Coś trochę jak ci. Trochę jak Hyde Knight i dwójce, że potrafią po ciągu ataku wyprowadzić jakiś jeden swój kompletnie losowo znikąd, żeby nie rzec z dupy. Strasznie mi się nie podoba, że wciąż nie widzę Hazel. Tak samo jak to, że są tu bazyliczni. Nie, generalnie zawsze się niepokoję, kiedy tak długo NPC-a nie widzę. I ogólnie invaderów. Tak, kurwa, oczywiście. Trochę dużo tych bazyliszków. Nie chcę tylko iść do depsów i mieć powtórkę z tego. Wydaje mi się, że tutaj w jaskini przy okazji coś jeszcze było. Złoty zwój, żeby czary mieć. I antiquated set. No dobra. Czy ja mogę użyć Homer Bona w ogóle jak jestem? Nie. Kurwa. Uśmiałbym się, gdyby się okazało, że to jest jakiś gracz, który po prostu nazwał swoją postać jak NPC i przez to teraz mnie intensywnie troluje. Bo NPC powinien się rzucać na gacza i wiedzieć dokładnie, gdzie gracz jest. Z tego, co kojarzę. Więc jeżeli tego nie robi, to coś jest bardzo nie halo generalnie. Mogę chyba przez Steam zobaczyć ostatniego. A tylko nie wiem, powiem szczerze. Czy to jest ten wielki gówniak? Tak. Czy ja go mogę atakować przez ścianę? Nie. Ulala. O, jeden atak za dużo. Znowu jeden atak za dużo. Magiczne dole. Został mi jeden S, to są mnie bardzo niepokoi. Gdzie jest ta głupia kurwa Hazel? Jezu. No i coś dropią. Nie wydaje mi się. O! Spójrzcie, kto się znalazł! No chodź, zapraszam. Chodź Hazel, fajnie będzie. A co ty jeszcze z kurczą chcesz biegać? Ewidentnie tak. Jest dolona sukwa. Nawet nie było blisko. A teraz jak zwykle się gubię wokół tego nieszczęsnego budynku. Nie mówcie mi, że ja wyciąłem na początek, bo będzie mi smutno i przykro. Nie, no nie mogę być na początku.
Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj powinna być dubbinka. Albo po drugiej stronie. Halo? Znaki zapytania? Hold up. Hold up. Czy jestem ślepy? Znaczy zgaduję, że to po prostu nie ten budynek. Jako, że nie miałem stosów. Samemu się to gubię zawsze. Znaczy, ja się zazwyczaj nie gubię, ale jeżeli coś mnie wytrąci z jakiegoś takiego rytmu, to już zupełnie inna historia wtedy. Tak to ujmę. Ej, słuchaj, mam biznes. Łapaj. Wungiel. Czy mogę zinfiozować mój wspaniały miecz magią? Haha, nie. Gdzie będą Castle Gemy? To jest najważniejsze pytanie na dziś. A gdzie mogą być Castle Gemy w tej grze? Bo cały czas mam wrażenie, że one jakoś późno są. Jeden powinien być w budynku przed Crystal Sage'em. Ale ten chyba będzie, zaraz pójdę. Tylko najpierw ulepszę stosa. Pretty be careful. A czekaj, stosa się ulepszał tutaj. Tak. 9 plus 3 już. Nice. A nawet 10, bo jeden niebieski. Nie chciałem! Proszę, nie bij. No bo jako, że i tak się cofaliśmy, to wezmę sobie szybko skoczę. Zobaczę mniej więcej, gdzie powinien być ten Crystal Lizard. Bo on jest generalnie w tym budynku, przed tym, przed Crystal Sage'em. Więc jeżeli stąd pójdę, to powinien w miarę łatwo móc go znaleźć, a wtedy będę mógł sobie zmienić już ubranie na taką kaskaluję z moimi statami. I na dłuższy czas powinna móc mi zostać wtedy. Nie ma soul speedów na mojej walce. A? Pięknie mi to wyszło. Nie powiem. Dobra, gdzie teraz był ten Crystal Lizard? Au, to było niemądre. Bo do niego jakoś w bok się odbijało, tyle pamiętam. Nie było tędy. To było tędy, nie? Jakby było tędy, to bym go znalazł, bo to jest po drodze do czarodzieja. O, tu jest. Crystal Gem. To dokładnie to, czego potrzebowałem. Ej, słuchaj, bo potrzebuję takiego fajnego, magicznego miecza, co ty na to? Wiem, że chcesz. Skalowanie as inta. Najlepiej. Czy mam już duże Titanite Shardy? Nope. Najlepsze jest to, że nawet nie jest kwestia, że nie, mam ich niewystarczająco. Ja ich po prostu nie mam. Dam mu złoty dwój. I możemy się dzięki temu nauczyć parę nowych rzeczy. Reaper, Hidden Weapon, Cast Light. Pestilent mi z tego co kojarzę jest używany w pewnych miejscach. Nie będę mówił jaki, bo aż głupio mówić w takich wspaniałych setach.
Ale generalnie jeden z bossów jest podatny na kwestię miejsc, z tego co pamiętam. Dobra. Wróćmy tutaj. I na pewno będę chciał obejść jeszcze wieżę tą przy Covenancie. A jak stąd będę szedł, to raczej nie apel, żebym ją pominął. Nie wiem, czy jeszcze jakimś magicznym sposobem mi się kurwa udaje. Nie, no to jest dosłownie tutaj, come on. Jeżeli zapytacie mnie, czy biję mniej, czy więcej, to jest spora szansa, że będę bił mniej na chwilę obecną. Ale koniec końców ten miecz powinien się lepiej skalować. A mogę bić mniej, bo nawet jeżeli cyferki, powiedzmy, będą większe, to przez to, że zdajemy różne typy obrażeń, to odporności wchodzą dwukrotnie. Dobra, teraz tak. Tutaj na pewno można... Po pierwsze, primo zgarnąć prochę. Jeżeli dobrze pamiętam, to są też przy okazji pierwsze prochy, które dają możliwość kupowania tych Titanite'ów. Ciekawe, czy da się stąd wypaść takim skokiem losowym. Twinklingi. Nawet bym się nie dziwił, gdyby się jakimś celem dało. A, bo wziąć tak i skokiem z Elden Ringa tutaj się wypierdzielić. No, nisko. O, przy wilku. Stary wilk Felon. Dostajemy Legion Etiquette i możemy dołączyć do Covenantu, jeżeli byśmy chcieli. Watchdogsy Felona. Nawet nie wiecie, ile czasu spędziłem farmiąc tokeny na to. Generalnie w Dark Soulsach 3 są dwa sposoby na to, żeby mieć itemy z Covenantu. Pierwszy to... robić rzeczy, które dawny Covenant robi, czyli w przypadku War Dogsów zabijać ludzi na wagnie. A drugi to farmić niektórych przeciwników. I oto w ten magiczny sposób na przykład zdecydowanie za dużo czasu spędziłem na farmieniu przedmiotów Covenantowych, żeby mieć aczyki. Chodziło głównie o Covenant właśnie War Dogsów i ten, który jest banalnym Rodeo. O, skałki. Au. O, jeden kas za dużo. O Boże. Powiem, że to będzie jeszcze miało mnie w zasięgu. Ten demon ma zwodniczo duży zasięg, tak powiem. Demon z azylu. To jest... O Boże, on mnie złapał! Nie wyrzucaj mnie, proszę. Nie wyrzucaj mnie. Eat! Ciągle zapomina o tym, że on tak łapie. KURWA! Co ja właśnie powiedziałem? Nic. Trochę za późno to Adoxide. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałem, że maszowanie przycisków tutaj cokolwiek daje. Więc to nie jest tak, że ja specjalnie chciałem to zrobić. Po prostu dosłownie nie wiedziałem o tym. Wiesz, ja nie kwestionuję, po prostu nie wiedziałem jako tako. To nie jest tak, że co ty kurwa pierdolisz, przestań mi tu wmawiać jakieś rzeczy, tylko dobrze wiedzieć. Bardziej na tej zasadzie. A, może tym razem Seasless Discharge nie będzie chujem? Znaczy, domyślam się, że podobnie jak w wielu innych sytuacjach, że można się szybciej wyswobodzić z tego ataku i przez to nas nie wyrzuci. Muszę jeszcze tylko ogarnąć, bo gdzieś kojarzę, że czytałem, że w wypadku Seedless Discharge'a i tak, jeżeli za pierwszym razem Cell nam nie wyjdzie, to trzeba przebiec do końca, żeby on w ogóle mógł to zrobić. I co do tego nie jestem pewien, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio trochę nie pykło, to poważnie odważam opcję z przebiegnięciem tam do końca. Siema.
mniejszy damage, inna animacja. Że nie te. Well, ma to sens. No teraz zielenia. Aha! Okej. Okay. Czekam, aż tutaj mnie trafi ogniem. Nie, dawaj. Dark Souls 1 to najgorsza gra, w życiu grałem. Nie istnieje gorsza część Dark Soulsów niż jedynka. To jest jedyne, co mam do powiedzenia w tej chwili po czymś takim. Nie, dwójka nie jest gorsza. Nie dam sobie mówić, że dwójka jest gorsza od jedynki. Nie ma żadnego rozsądnego powodu, żeby twierdzić, że dwójka jest gorsza od jedynki. O, DLC content, przez który będę narzekał. O. O, wspaniała, interaktywna rozgrywka. Dosłownie nie wiem, co twórcy oczekują, że gracz w takiej sytuacji zrobi. Generalnie Seizeless Discharge'em polega na tym, że jeżeli sprawdzi się go odpowiednio blisko wejścia, to on się spróbuje do nas zbliżyć i odrobinę w przepaść spadnie, przez co chwyci się ręką krawędzi i jeżeli to zrobi, to można mu pobić rękę tak, żeby spadł. Tak w dużym skrócie. Anyway. Wolę niewidzialne renifery, by the way, niż atak, którego się nie da uniknąć, zblokować i który przechodzi przez ściany. Tak tylko mówię. I wolę niebieski rozmel teraz razem z podbiegiem niż taki syf. A to tylko ja i moje hejcenie Dark Soulsów jedynki przy każdej możliwej okazji. Więc proszę się nie przejmować moją niewartą opinią. Lokacje to wpływ totalny. Biorąc pod uwagę, jak wspaniałe lokacje mamy w DS1, to dziwię się, że tą grę chwalisz. Dosłownie po Nalnym Rodeo nie ma żadnej lokacji, o której mogę powiedzieć, że jest dobra. Takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o DS1. Chcę znaleźć broń z kręgi czarnych rycerzy. O, jeżeli mówisz o jedynce, to nie chcę mi się manipulować save'ami, tylko po to, aż może łaskawie mi wydropi. Nie, to w sensie tu. Znaczy, ja lubię osobiście Twin Blade'a, tak? I wolałbym przy nim zostać. Więc to jest bardziej, powiedzmy, taka preferencja. Idzie kolega. Nie ma staminy. Au. To było okropne.
No tak, to akurat kojarzę jako tako, jeżeli chodzi o DS2. I osobiście mi to, powiedzmy, nie przeszkadza to na pewno. No choć fajnie będzie. Co powiesz na dwa Twin Blade'y? Po pierwsze musiałbym znaleźć drugiego Twin Blade'a. Po drugie, wydaje mi się, że może być podobnie jak w Elden Ringu, gdzie power stansowanie ich trochę mija się z celem. Bo większość animacji nie wchodzi, jeżeli się używa ich inaczej niż dwuręcznie jako tako. Więc mogę spróbować, jeżeli znajdę jeszcze jakiegoś, ale nie nastawiam się, że będzie to coś rzeczywiście jakiegoś super przydatnego, fajnego i w ogóle. Tutaj za mną ktoś się pojawi chyba. Nie chcesz wejść? Chcesz wejść. Ulubiona broń. Mam wrażenie, że była jakaś, którą bardzo lubiłem, ale już w tej chwili nie pamiętam jako tako. Bo do tej pory moje przejścia to były głównie albo ten, albo Zhang Lake Sword, albo właśnie Twin Blade. Więc ciężko mi powiedzieć, że mam jakiś taki pełen pogląd na sprawę, tak? Używałem też włóczni Ornsteina, ale ona strasznie szybko zużywa durability na weaponarcie, przez co tak trochę rychu pajachujówka, jak to mówią. Zastanawiam się, czy można serować tego kolegę, jeżeli się po prostu przeskoczy tutaj. To z drugiej strony. Mój pomysł ma jedną dużą wadę. Wymaga przeskoczenia tutaj. Więc będę udawał, że jestem dobrym graczem i go pobiję. Ciekawe, czy można go parować. Tam nie można. Au. To mnie powinno trafić. Jestem nie aż pewien. O Jezu. Perspektywa. Au. Tak, nie mam staminy, chyba nieważne. No teraz pytanie, czy czuje się Yolo, czy nie czuje się Yolo? On się nie będzie respił jako tako. Więc teoretycznie mógłbym spróbować na przykład zgarnąć ten przedmiot, po czym się wrócić home earthbound'em, bo nie czuję się na tyle pewnie, żeby skakać z powrotem tutaj. Albo mogę spróbować iść do bossa po prostu. Jedno z dwojga. A, zróbmy to, I guess. Po Bożemu. Kurwa item. Fire seed. A nie. Wieśle dobrych rzeczy można zrobić z fire seedem? Całe zero. Ha, 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 ha. Nie, no przesadam. Z drugiej strony mogę być teraz odrobinę bardziej kompetentny i nie stracić tyle stosów po drodze. Dzięki czemu będę miał ich więcej na bossa. To jest dużym plusem. Tak, tutaj kolega spadł. No, mimie. Żartowałem. Fin. Tylko z drugiej strony, to czysto teoretycznie. Uwaga, bo idę robić głupią rzecz. Teoretycznie, jak nie ma tego czerwonego rycerza, to powinien być stanie na Hana przebiec. Bo raczej to ten czerwony jest też najbardziej mnie blokuje przy próbach przejścia przez Foggate'a. I tak wiem, że zaraz pewnie pożałuję swojej decyzji. I każdej innej decyzji, którą podjąłem w swoim życiu. Nie, no, ten czerwony jest też na pewno się nie spełnuje. Prawda? O Jezu, tutaj spadłem.
No, dobrze, mówię, on się nie spawnuje. Było blisko. Czas na najlepsze łamigłówki! I dobrą muzykę przy okazji. Cześć, gdzie ja jestem? Tu jestem. Niech czariot przejedzie. A. Halo, muzyka? O, jest muzyka. A, czariot przejechał, możemy biec dalej. Musimy generalnie znaleźć tych nekromantów, którzy sobie siedzą we wnękach ogólnie. O mój Boże, to jest moja stamina. Ja! Jezu. To było niebezpiecznie bliskie. Korzystając z okazji, pozwolę sobie zgarnąć te dusze, które tu leży. Jeżeli dobrze pamiętam, tych nekromantów jest trzech i trzech trzeba zabić. Znaczy, stąd trzeba, to też jest lekkie nadużycie, ale jest to całkiem rozsądny pomysł. A? Gdzie był kolejny? Nie, tu. Oj, przestańcie. Jestem w niekomfortowym położeniu. Gdzie jest kolejne? Nie tu, nie tu. O, o. Tu. A? Halo? O mój Boże! Jezu, potrzebuję więcej staminy na tej postaci. Już to czuję. Dobra, co się działo w DS3? Byłem tutaj i demon mnie itnął. Dzisiaj zdecydowanie nie idzie tak dobrze jak na ostatnim streamie. Dobra, teraz zobaczymy jak działa to maszowanie, jeżeli dam się złapać. A zgranie drugą opcją jest to, że nie dam się złapać. I po prostu będę dodatkowo go z dystansu, jak mak, którym teoretycznie jestem. Jak to w praktyce wyjdzie, to zobaczymy za chwilę. Demonie, przychodzę po swoje. Wszystko. No to serw, nie używać Great Heavy Sword'a. Au. Powiedziałem coś. Jest, mam flashbacki trochę z Elden Ringa, jeżeli chodzi o te opóźnione ataki. Oj, nie miałem staminy. Estos. Nie lubię tego ataku, bo ciężko się go unika, jeżeli się nie jest pod nim, tak naprawdę. Hops. O Boże, tu Estos! Mam strasznie zły timing dzisiaj na Estusach. Bardzo zły timing na Estusach. Nie, no nie mogę. Wezmę go, po prostu dobiję. Bo to już kurwa było trochę niedorzeczne.
Mam wrażenie, że zabiłbym go bez utraty jakichś 5 restusów, gdy po prostu stwierdził, że go będę bił zamiast się restusować i po chwili tracić całego restusa. Parę drobiazgów. Jako, że już tu jestem, to przy okazji pójdę sobie resztę rzeczy zgarnąć. W ogóle nie jestem pewien, czy na bagnie faronowym ten nie ma jakichś dużych odłamków do ulepszania broni, ale to musiałbym się przejść po całym bagnie i poszukać, a nie jestem pewien, czy jestem aż na tyle zdesperowany. Hop. Ale bym sobie spadł tak tam na dół, nie? Ale by sobie człowiek spadł. No chodź, fajnie będzie. A, tu jest jeszcze jeden. A, propos. Widzicie, mówiłem, że są dużo odłamki na bagnie. Lightning Spear, jakbyśmy chcieli sobie porzucać. Z tego co pamiętam, Lightning Spear nie są jakieś super silne, ale słabe też nie są. Są takie w sam raz. Że nie można nimi dosłownie zabijać wszystkiego na hita i nic takiego, ale też jednocześnie. Boże. Nie dzwoń! Przeboleję to, że jeden kolega mi uciekł. To sobie... Nie chce mi się tych niż skiny odbić. To nie powinno trafić. Mam takie dziwne przeczucie. Wow. Nawet nie blisko. Czy to na górze ktoś jeszcze był? Chyba nie. Czy tam duże co? Na górze coś jeszcze było? Tym bardziej, nie? Tak, nie stąd już dużo łatwiej się po prostu cofnąć do ogniska któregoś. Bo jeżeli chodzi o samą wieżę, to jest tak naprawdę wszystko. A w takim razie lepiej już będzie iść do Keep Ruins i iść już do samego bossa jako takiego. Bo z rzeczy, które chcę generalnie na bagnie zazwyczaj zgarniać, to będzie chyba wszystko. Mógłbym się pewnie zastanawiać nad takimi rzeczami typu ten, typu łuk Farisa, ale to nie jest coś, na czym mi specjalnie zależy. Bo to jest tak, że ja wiem, że te rzeczy to są, jakbym chciał to pozwiedzać, to mógłbym, ale no właśnie, ja bym chciał. Au! Wiem, pewnie, że to będzie backstab. Nie znam się, po co jak pobiciemy dojść fajnego UGS-a? Owszem, jest to dokładnie to miejsce. Tutaj zdecydowanie nie chcę spadać, biorąc pod uwagę, co to łazi. Tutaj te krajfy się biją z gru, więc jeżeli chcemy sobie popatrzeć, jak przeciwnicy walczą sami ze sobą, to jest to wspaniałe miejsce do tego. Ja natomiast wolę się przejść po ognisko real quick. Oni tym, że tak siedzą, to trochę bejcą, bo... Co? Co to był za lokon? Halo? Co to kurwa był za lokon? Halo? Kwestionuję. W każdym razie to, po co tutaj głównie przychodzę, to ten krystal lider duży. Halo. Za halo to wiesz co robią. Weź.
Jego bicie z tym na magię. I know, right? No nie idzie aż tak, no. Zwłaszcza, że one w miarę szybko stagerują. Jedynym problemem jest to, że ta arena jest w miarę wąska. Więc dość łatwo się znaleźć w położeniu, gdzie się ciężko tego unika. Dwie łuski. I właśnie. Great Magic Weapon. I teoretycznie odblokowane, skoro tak byśmy chcieli iść umieniać od Black Knighta albo farmić jego broń. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy stąd jest jakoś zauważalnie szybciej niż z pierwszego ogniska. Mody obrażają mnie. Jakie obrażają cię? Co się dzieje? Halo? Nie rozumiem. Chyba jestem zbyt boomerem, żeby rozumieć takie rzeczy. It's too boomer for me. A raczej too zoomer for me w tym wypadku. Ja to nie aż powiem, że przynajmniej jeden z tych ataków nie powinien wejść. No ładnie. Kim ja jestem, żeby się kłócić? Tam jedna rzecz mnie zastanawia. Tak właśnie się zastanawiałem, czy jeżeli mamy broń zinfuzowaną magią, to czy będę mógł ją jeszcze Magic Weaponem potraktować, ale ten. Ale. No niestety aż tak dobrze nie ma. Więc prawdopodobnie nie będą się podbyć Magic Weaponem jak tak z listy spelli. No co, słyszałem, że jestem dobrym graczem i na pewno będę parował kolegów. A bez Swatches. Ale synchro. Na szczęście sami aby Swatches nie mają jakoś specjalnie dużo HP też. Olala. No tu self nie pada właśnie kiedyś z tych ataków. Aha, przyszedł drugi. Galnie jak jest dwóch, to zazwyczaj czekam, aż przyjdzie jeszcze trzeci. O właśnie taki jak ten. Wtedy niech oni się klepią między sobą. A ja się na przykład mogę tym zająć. Kegwu. Zeszedł mi Lokon niestety. Z tego prawdziwego. Już skończyliście? Tak. To... Ci dobrzy są zbyt kompetentni, najgorzej. O kurwa, to ci dopiero synchro odjebali. Ej, kolego, ale weź ich i tamtej bić, co? A, kurde. Zastanawiam się, że to kwestia tego, że to UGS, czy po prostu zły timingi mam. Raczej to drugie. Chyba łatwo. No, po tego fazy da się przeczekać? Oczywiście, że tak. Tylko oni jednak zazwyczaj... O Boże. Tylko oni zazwyczaj jednak się rzucają na gracza, więc to nie jest tak, że po prostu da się stać i patrzeć, jak oni się biją. Frajer. Nawet nie wiecie, ile razy w PvP zostałem dokładnie w taki sposób spadowany. To jest niedorzeczne. Okej, to było złe. To też było złe. Nie aż tak dobrego timingu na topary. Ja bym chciał. A nie, mam też aż tak złego timingu na te parę, jakbym chciał. A, kurde, stamina.
Nie chcę zrobić niczego głupiego, okej? Okay? Wystarczająco dzisiaj failuję, bym powiedział. Czy pontyfika będę parował? Nie próbowałem, powiem szczerze, nigdy. Więc to byłby eksperyment społeczny, że tak to ujmę. No i przy okazji jest to pierwszy z czterech dużych bossów, których mamy do pobicia jako tako. Nawet nie wiecie, jak bardzo koleci zrobić tego Ultra Geistorda w Abyss Watchersów. A jednocześnie wiem, że nie ma statów, żeby go używać i że raczej niekoniecznie będę chciał dawać staty, żeby go używać. Na razie jedyne, co chcę, to wydać sobie parę poziomów. Wszystko winta. Wszystko. Anyway. Jeszcze tylko zerknę jedną rzecz. Cześć, Ani. Okej, wolałem się upewnić. Czy już jako tako idą tam, gdzie trzeba? A idą tam, gdzie trzeba. A bez poczęci. Czas zasuwać do najlepszych katakumb. Z najlepszymi szkieletami. Nieśmiertelne szkielety. Kiedy ostatni raz to poszło, nie tak? Po pokonaniu abyswoczesów tutaj otwiera się przejście dalej. Z tego co pamiętam, ono nie wymaga, żeśmy najpierw robili katedrę. Wymaganie co do katedry jest tylko jeżeli skończymy katakumbę jako tako. Wersja speedrunowa zakłada, że spadamy sobie tutaj w prawo i jesteśmy na dole. Wersja nie speedrunowa, która przy okazji daje nam pogawędkę z Anri. Zakłada, że najpierw zajmiemy się szkieletami, a pamiętajcie, każdym szkieletem trzeba zająć się dwa razy. Halo? Gra jest kurwa pijana. O Jezu! Ulala. No Jezu. Mam zły timing, no nie? Mam bardzo zły timing na te szkielety, Jezu Chryste. One na mnie za to już jak najlepszy. No, bo mnie zaraz widują i będzie wstyd. Dobra, te na szczęście padają na raz, więc nie mam tego problemu, że muszę je jeszcze potem drugi raz zabić. Dobra, czy tutaj było od razu drugi, czy nie od razu? Bo to jest jedna rzecz, której nie pamiętam tak do końca. Nie, nie było od razu, ale były dwa kolejne. Realnie to, czy szkielet wstaje, czy nie, widać po tym, czy daje nam duszę. To po zabiciu, to taka powiedzmy wersja już po zabiciu jako tako właśnie. A wersją przed zabiciem jest to, czy świecą mu się oczy. Jeżeli świecą mu się oczy, to ma jeszcze jednego revive'a, że tak trójmy. Więc takie szkielety jak ten na przykład nie wstaną i od razu po nim dostajemy duszę. Backstabowanie szkieletów. Prosto w żebra. W tym przypadku to chyba bardziej nawet między żebra. Tutaj jest idealne miejsce, żeby wziąć się wyjebać. Wziąć sobie głupi i rozwalić i w ogóle. To jest za to idealne miejsce, żeby pułapkę odpalić. Zajdźmy sobie na dół. Dużo bezimiennego żołnierza. Zawsze to parę dusz.
I duże szkielety. Duże szkielety i to wkurwiające duże szkielety, to jest najgorsze. Wow, trafiłem. To akurat niesamowite. Mam wrażenie, że to jeszcze jeden był, ale może mi się tylko wydaje. Na pewno jest stała, Iza. Szarpczem, jakbyśmy chcieli infuza do dex broni. Z drugiej strony. Fuj, dex bronie. Ej, kolego. Nie mogę. Nie mogę. On zastanie, bo jak widzieliście, miał te. No właśnie. Miał świecące się oczy. Ach, czy to coś jest? Jest szkielet. Czy ja już tu byłem? Czy ja go zastrzeliłem? Ja go przed chwilą zastrzeliłem, prawda? Stąd zresztą. You spin me right round, baby, right round. Spóki trochę. Tutaj widzisz szkieleta, który sam się obraca? Ej, kolego! Słuchaj, mam biznes. Czasem ganie magiem naprawdę pomaga z rzeczami. Ulala. Niebieski Estus? No to jak będzie, przejdziesz czy nie? Chyba nie. A bo i przejdzie. Ein! Jesus. Najgorsze jest to, że jak oni są niewidzialni, to... Well, nie widać, czy akurat wykonają jakiś atak podczas rolowania się, czy dopiero jak już to zakończą. Znaczy, bo ja tu jestem. Ja nie chcę tu być jeszcze. Ja dopiero za chwilę będę chciał tutaj być. Na razie chcę to... Czy to jest? Nie. Wow! Chociaż raz mają rację. Nie ma tu niewidzialnej ściany. Tutaj natomiast jest banda głupich szkieletów, które staną jak tylko do nich podejdziemy. A, wszystkie zabite? Wszystkie? Tak, doskonale. I jak mnie pamięć nie myli, tak tutaj jest Andy. Czy widziałem Horacego? Nie, bardzo mi przykro. Jak go znajdę, to ci powiem, czy coś. A, jest to za to. Crystal Lizard. Malutańki. Są też łucznicy, na których w dużej mierze panuje mieć wywalone. No i dobra, z tej części to chyba będzie wsio, co chciałem, więc możemy lecieć na dół. Prosto na dół. Jeżeli dobrze pamiętam... O mój Boże! Ja czułem, że to się stanie. Ja po prostu czułem, że to się stanie i miałem takie, jak mogę temu zaradzić. Próbowałem coś na szybko wymyślić, ale mój plan spełzł na niczym. Bo chciałem się przez to przerolować, ale nie zdążyłem. Anyway. Powiem tak, zanim podejmę dalsze próby, to skonsultuję się z internetami. Wiem, że nie wypada i w ogóle, ale... Chcę się upewnić po prostu, czy nie robię czegoś czegoś głupiego. Okej, dobra. Chyba widzę, w czym tkwił problem i mam nadzieję, że to mi
pomoże. Dark Souls 1 są na Steamie, można lecieć. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to problem było to, że trzymałem się poza jego zasięgiem, przez co on używał ognistego ataku. I nie będę ukrywał, że ma to więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. I tak będę hejcił Lost Izalith jako lokację. Ale to inna sprawa. I będę hejcił to, że istnieją tego typu ataki, jak ten, którego boss używa. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że jest dużo ognistych ataków w Dark Soulsach 1, na które gracz nie do końca ma co zrobić, ale może po prostu kwestia gitkut. I nigdy się nie nauczyłem tego porządnie robić. Możliwe, nie wykluczam. Bo podobny problem mam na przykład z tym, co smok robi, jako tako. W sensie ten, którego spotykamy jeszcze w tym, w Vandenbergu. Dobra. Generalnie z tego, co przeczytałem, to po pierwsze muszę tak czy siak zgarnąć, pójść do tego ołtarza, gdzie znaleźliśmy złoty set. Ogień. A. Estus. Czyli po pierwsze muszę się udać niezależnie od wszystkiego. Muszę podejść tutaj. To się dzieje niezależnie od wszystkiego. Jeszcze raz, jaka była różnica między wivernami a tymi? A smokami? No i dobra, teraz muszę się trzymać w zasięgu jego melee ataku podobno. Pytanie, czy mogę blokować jego melee ataki? O, widzę, że na tym będzie to absolutnie konieczne. Znając swoje tendencje do robienia głupich rzeczy, to nie jestem pewien, czy chcę ten? Czy chcę próbować go bić normalnie? Otóż to. Znaczy, mogę próbować, ale jak widać, nie zadaję mu wybitnych obrażeń. Kolego! Kolego, nie uciekaj! Halo! 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 Kolego! Nie się ogniem! Halo! Dobra. Dzięki. O mój Boże. Czuję, że jakbym wykonał jeszcze jeden atak, to by się to bardzo źle skończyło. Aha! Czyli już jestem poza jego zasięgiem. I muszę podejść odrobinę, ewidentnie. No dobra, to chodź. Okej, to ewidentnie też jest poza jego zasięgiem, bo zielnie we mnie ogniem. Chcesz do mnie podejść? Może jednak chcesz podejść. No dobra, idzie. Kolega idzie, idziace. Zioni ogniem. Jak głupia kurwa, kto jest. Dobra, idzie. Nie mogę. Nie mogę! Nie, powiem szczerze, ja przy każdym moim podejściu do DS1 robiłem dokładnie to. I to jest pierwszy raz, kiedy mam z tym takie problemy. Okej, dobra. Coś jeszcze wyczytałem, ale to przy następnym podejściu, które będzie potencjalnie, może nawet nie dzisiaj. Zobaczymy. Znaczy, żeby nie było, nie podnoję konci Steam, ale po cichu liczę, że będę nieco bardziej kompetentny niż będę do tej pory.
Anyway. Powiem tak, póki ta czerwona łajza nie żyje, to chyba będę po prostu za każdym razem na chama sobie przebiegał. Żartowałem. Jedne co będę robił za każdym razem, to umierał. Więc proszę, nie przejmujcie się mną i głupimi rzeczami, które robię. O, kolega mnie goni. O, mnie trafi. Albo i nie. Tutaj zawsze najbardziej się boję, jak robię takie przebiegi dosłowne. Że spadnę z mostu, szczerze mówiąc. To jest chyba mój największy strach tutaj. Bo są tutaj dwie dziury. To jest najpierw pierwsza i potem druga. Tutaj już do końca mostu jako tako żadnej nie ma. No jest jeszcze opcja, że oni mnie wybiją z animacji wchodzenia przez drzwi, ale to mam nadzieję, że się nie stanie. Chodź tu. Okej. Nigdy nie pamiętam, jak dużo czasu mam na pieszy przejazd, więc wolę po prostu to w miarę bezpiecznie odegrać. Teraz tak, pierwszy nekromanta siedzi sobie tutaj, wziąć go zajebać. Czy wymaga aż tak dużo? Chyba tak. Wow! Holy fuck. Ależ ja potrzebuję staminy, Jezu Chryste. Dobra, kolega mnie zaraz przejedzie, jak to dostanę. A propos przejeżdżania. Czy jestem już za daleko? Mogę być trochę za daleko? Żartowałem. This is fine. Chyba pominąłem jednego tego. Albo i nie, tu jest. Tylko muszę teraz szybko tarczę wziąć. B. Estus. Chcę zgarnąć swoje dusze teraz. Jestem w złym położeniu, holy fuck. Dobra. Teraz tak. Ciąg za Wajhe Kong. I teraz Redwan się kompletnie wypierdoli. I wreszcie możemy z nim jako tako walczyć. I walka z samym koniem już nie jest aż taka zła. Powiem szczerze, walka z tym, co jest po drodze, jest dużo gorsza. I proszę nie przejmować się tym, co właśnie zauważyliście. On teraz zaszarżuje. Estus? Powinien być okej. Au. Nie mogę blokować jego kopniaków, jak mam ten. Jak mam dwuręcznie Twin Blade'a. Dobra, spokojnie. Jeżeli będziemy się trzymać z jego boku, to powinno być bezpiecznie. Bym powiedział. Żartowałem. Nie będzie bezpiecznie, bo tam gła ma bardzo ciekawy hitbox. Well then. Czy przełączyłeś na to, co chciałem? Nie. Hupo, upo. Trochę tak, zgadzam się. Dobra, to jest to, to jest to. Dark Souls 3. Co się działo w Dark Souls 3? Wiem, co się działo w Dark Souls 3, ale przynajmniej teraz już mogę iść na skróty. To jest dużym plusem. Dobra, jeszcze mam na tyle embedów, że czuję się komfortowo z używaniem ich. To będę zresztą się wtedy, kiedy będę miał ich na tyle mało, że nie będę się czuł z tym komfortowo. Czy miałem na tyle dużo, żeby się przejmować? To jest ważne pytanie. Bo jeżeli tak, to się zaraz po niej wrócę, ale jeżeli nie, to chyba będzie lekka wyjebka. Bo one tam na górze zostały jako tako. Czy jak tutaj podejdę? Nie.
Dobra, zrobimy to inaczej po prostu. Ja sobie wejdę tutaj. Albo i sobie nie wejdę tutaj. Czy nie mogę tego zrobić po prostu mądrzej, bezpiecznie, tak jak pan był przeszkadzał? Czyli zabić tego skurwysyna? Aha, zaczynają się koledzy. Ja nie, zabicie go powoduje, że kulka się rozbija i wypada bąsza z niej. Więc moim zdaniem to ma dużo więcej sensu niż jakiekolwiek plany biegnięcie tam. Zostałem spadowany. Zostałem spadowany przez szkieleta, który ma jedną rękę i tylko miecz. To koniec. A teraz jestem zablokowany między dwoma szkieletami, z czego jeden dopiero wstawał. Nice. Tak naprawdę to nie nice. Spierdalaj. Szczerze mówiąc, nie miałbym absolutnie żadnego problemu z tym, że szkielety starcza im nie padują, albo coś. Ale kiedy widzę, że jestem padowany przez szkielety z jedną ręką i mieczem, to już mi jest kurwa przykro. I jeszcze bez głowy. Anyway, jeżeli teraz pobiegniemy sobie na górę, to możemy bezpiecznie już wszystko zgarnąć, bo ta kulka nas nie zmiecie. Teraz pod uwagę, że miałem 9000 dusz, to było warto. Zdecydowanie było warto. No dobra. Ej, kolego. Padł, wyśmienicie. Tutaj teoretycznie zastanawiam się, na ile chce mi się wszystko zwiedzać, bo można tutaj bardzo dużo rzeczy pominąć jako tako. Oho, zaczyna się. Kartus Milfring. Widzicie te piękne Humanity, które za mną lecą? I których będzie jeszcze kurwa więcej? Dobra. Na szczęście nie to radzą. Bo często to też nie aż cel znajduje się tam na dole, jeżeli byśmy chcieli tak powiedzmy na szybko przejść. Pytanie, na ile chcemy na szybko przejść? Bo w samych tych katakumbach też aż tak dużo nie ma. Więc no nie ma też powiedzmy potrzeby za bardzo, żeby je zwiedzać. Czy on jeszcze wstanie? Nie. Tak, kurwa. Właśnie widziałem, że jego pasek HP do końca się nie skończył i miałem takie hold up. No a czysto teoretycznie przynajmniej, jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie tutaj spaść. Ale chyba nie chcę. Zwłaszcza, że nie jestem w 100% pewien, na ile jest to bezpieczna opcja. A. Ale chujowe, Jezu. Wow. Dobra, tutaj nie wdepnąć przycisk, żeby się nie nadziać przypadkiem. Tutaj jest dziura, w którą bardzo łatwo spaść przypadkiem. Za nią emberek. A, to koledzy z dołu. A, to whatever. Tutaj jest kulka kolejna. Możemy zgarnąć tytani duży i tutaj gdzieś z boku jest ognisko, jeżeli nie pamięci mieli. Jop, ognicho. Daj ognicho. Usiądę sobie przy nim, bo czemu nie? A właśnie, miałem tego. Spell zmienić. Tylko pytanie, czy mam na co w ogóle. Atium spell. Magic weapona wyrzucić na heavy solarowa. Tak naprawdę co najwyżej mogę. Więc mam teraz trzy różne solarowe jako tako. Na pewno jeszcze to się zmieni, obiecuję, ale na chwilę obecną po prostu mam takie, a nie inne opcje. Tutaj teczka masz kulka wróci na górę. I pobiegniemy sobie na dół.
Idealnie w szuflaki. O dobra, teraz tak, z ważnych rzeczy tutaj bodaj jest invader. Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Jep. Pogromca rycerzy Zorik. Z filmu Gates of Eden, by the way. Tak, żeby komuś zatęsknę, nie było z Alexosami 2. Próbuję go bejcić tak, że jestem niby wystarczająco blisko. Tylko dla niego wystarczająco blisko też jest wystarczająco blisko, żeby mnie strzelić po pysku. Au. O Jezu. To było okropne. Właśnie powiem bagantom, że jestem niemalże pewien, że on nie może na dwa hity zdjąć się z filmu GS-a. Dostajemy pierścień. Czy on wydaje coś sensownego? Przeciwnicy tracą więcej stamin, kiedy się bronią. Czyli niekoniecznie. Dobra, teraz tak. W którą stronę się szło właściwie? Chyba w tą. No Boże. To się na pewno szło do szlasa. Daj się dałem zbejcić. Tutaj któreś wnętrze coś było. Nie wiem, czy nie szedł przypadkiem. No Boże. Z tej glutami kompletnie nie chcę się bić przez to, jak one wytrzymałe są na wszystko, co nie jest ogniem, więc chyba sobie odpuszczę. Dobra, weźmy sobie zwykłego Great Soledala. Bo nasze ukochane Bone... Kurwa mać ten lokom! Bone i skeletony powracają. Au. Na szczęście nie są w połowie tak złe jak w DS1, więc... Nie jest aż tak źle. W DS1 już bylibyśmy martwi generalnie. Boże, bałem się przez tle, bo dusz nie dostawałem. Ulala. Ten jumpika tak mi kompletnie nie wyszedł. Dobra, idź fuj. Ej, dobra, teraz tutaj na końcu tego cholerstwa jest... Boda jest us? Nie, każdy building jeszcze lepiej. Czyli nie było warto kompletnie, wyśmienicie. To jest dokładnie to, czego nie chciałem usłyszeć. Tak samo jak to, że przejście jest jednak z drugiej strony. Hop. Bo to oznacza, że będziemy musieli się ożerać też szkieletami dużymi. Jezu, lokon! Czemu on ma taki mały zasięg w tej grze? Tytanit. Więcej tytanitu. Co ja z tym całym tytanitem zrobię? Spoiler, nic. Dzięki za follow. Lis się lisicki. Witam, witam, dziadę. Interesujące. To jedna z tych rzeczy na zasadzie, nie będę narzekał, że to się stało, ale dlaczego? Spokojnie. Zdążę? Łatwiutko. Gejsot. Kartuskich szkieletów. Wyśmienicie.
To jest twoje pierwsze podejście? Już kilkukrotnie przeszedłem każdą z gier, która jest jako taka na Steamach. Jedenkę, dwójkę, trójkę. Możemy sobie skrócik odblokować. I możemy też mieć kompletnie wywalone na wszystkie szkielety tutaj. Ja przynajmniej nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób się przejmować szkieletami. Tylko sobie po prostu chama przebiegnę górą. Bo czeka tu Andy. Cześć Andy, co tam? Nie widziałem chyba tego, ale to się jeszcze zmieni. Obiecuję, że to się jeszcze zmieni. Dobra, mój plan teraz jest taki, spadamy sobie tutaj. I most robi hit. Jedna rzecz, która zawsze mnie tutaj odrobinę denerwuje, to jak długo trzeba czekać, aż po tym mostie będzie można zejść. Ile razy się na to nadziałem, próbując szybko zejść i spadając tutaj i umierając przez to, to nie jestem w stanie liczyć. Dobra, czas na trochę sera. Ja nie, tego demona da się bardzo łatwo serować, bo jego schemat ataku jest bardzo prosty. Będzie on w nas ziało ogniem, póki na dole jest. Po czym podbiegnie do nas. Jako, że ma jakiś tam ograniczony zasięg agro. Teoretycznie mógłbym w praktyce. Powiem tak, nawet nie wiesz, ile razy mi się zdarzyło, że próbowałem ich na siebie napuścić, a oni mnie gangbangowali w dwójkę i mieli na siebie kompletnie wyjebane. Więc już z takim razem stwierdziłem, że nie obchodzi mnie, że ludzie to robią, ja tego nie próbuję. No chodź, fajnie będzie. Nie chcesz? Dobra. Nie, to nie. Chyba z daleko do miny podbiegłem, ale. A zresztą wiesz co? Niech ci będzie. W sumie. Czy to działa tak, że ja muszę zaatakować tę skrzynkę, żeby ona podeszła i tam zaczęli się pić? Czy ten demon sam mnie zagruje? A Monka Giga? Już nie ogarniam tego demona. Well done. A, i teraz ten mimik z kolei nie przyjdzie. No dobra, dobra. To ja ewidentnie bardzo nie umiem tego mema robić. Co mnie zabiło? Literalnie nie widziałem, co mnie zabiło. Prawdopodobnie mimik. No to już nigdy więcej nie słychać się Oxide'a. Nie tego, tego. To zastrzegam, że za którymś razem w końcu mi się uda. Od czego mogę zależy, ile ja mamy stusów przy spawnie? Raz mam 6, raz mam 7. Powinienem mieć 5. Nie rozumiem tego. Bo czego jestem pewien, to, że powinienem mieć 5. Nie ma chyba niczego, co jest większa o 1 konkretnie. A czasami mam 7, czasami mam 6. 5 mi się chyba jeszcze nie zdarzyło. Więc powiem szczerze, że nie do końca wiem, o cholerę chodzi.
On zielnie ognie, prawda? Chyba tak. Fucking help. Daj mi moje dusze tkanąć, których nie mam. Dziękuję. Przed chwilą byłem pewien, że mnie zrzuci w przepaść. Au. Come on. Jeszcze te piękne wiadomości tutaj. Fleeing here. O i widzicie, teraz on na przykład kompletnie nie próbuje się naciągnąć, tylko biegnie za mną. Więc teraz jedyne co muszę zrobić, to nie wypierdolić poza arenę. Za szybko to powiedziałem. Ku zaskoczeniu absolutnie kurwa nikogo. Chodź, fajnie będzie. Ostatni Estus. Chodź, fajnie będzie. Dobra, mamy to. Jezu, czemu to zajęło tyle prób? Jesus Christ. Przy okazji Black Seasless Discharge powoduje, że klimat odrobinę się zmienia. Więc sporo lawy, która wcześniej tej była, zastyga jako tako. Pewnie się czy tam dalej czegoś nie ma jako tako. 20 cięcy to już przy okazji wpadło. Narzekaj zdecydowanie na to nie będę. Tylko mówię, nie wiem czy i tak nie będę musiał wrócić się do depców po to, żeby Embera zgarnąć przynajmniej. I czy w ogóle ja w tej chwili mogę przejść dalej, czy w tej chwili jest jeszcze za wcześnie i tutaj już będzie ten wielka brama, która mnie zablokuje? Bo sobie nie pamiętam od którego momentu zaczyna się los Tyfel, który jest blokowany tymi los weselami. Czy to już tutaj będzie, czy... A nie, wiesz to, bo to w ogóle wcześniej będzie. Rzec wichę tacht. Więc wróćmy po prostu w ten sposób. Przekażę sobie zerknę ile tego. Ile ma poziomów potencjalnie. Trochę. Ten mój szajs był z Dexa, prawda? Chyba tak. Tak. A, bo wychodźmy stąd wtedy. Przy okazji, jak się wrócimy, to będziemy mieli ten ognisko przy pseudo-firekeeperce, więc dostaniemy trochę więcej estusów, jako tako. Chciałby się móc się stąd cofnąć się teleportem, co nie? Ale trochę za dużo chyba wmagam. Fajnie, bo to na pewno. Ale spokojnie. Jakbym się bardzo postarał, to teleporty byłyby już w miarę niedługo. Ale chyba aż tak bardzo starać się nie będę.
Realnie to nie wiem, czy nawet gdybym chciał, to bym dzisiaj zdążył. Nawet bym sam EDS1 robił. Bo jednak i Forteca Sena i Analne Rodeo to niemałe lokacje, jakby nie patrzeć. Oczywiście do przespeedrunowania to one nie są jakieś specjalnie długie, ale... Kto by speedrunował rzeczy aż tak bardzo? Na pewno nie ja. Poza tym, po co speedrunować, skoro można iść do lepszych lokacji? Prawda? Prawda? Można na przykład iść się zacuć jakieś 30 razy. Jest ten poison. Holy fuck, ten poison. Dobra, już jestem zatruty, to już widzę. I chyba na razie po prostu potraktuję to jako mamy stusy, mam wyjebane. Bo nie jestem do końca pewien, jak daleko będę szedł w tej chwili. Generalnie to jeszcze nie chcę wychodzić z Blighttown tak bezpośrednio z powrotem do Firelinka, żeby nie było. Chcę iść popełnić trochę więcej masochistycznych rzeczy, zanim to zrobię. Au! Mój święty Boże. Oni mnie memują. Jestem brutalnie memowany, kolegowie. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie to się dokładnie szło. Nie tu. Jeszcze kawałek dalej chyba. Czym ty jesteś? Nie wiem, czym to było, ale już nie żyję i to jest najważniejsze. Dużo doszedłem na rycerza. Zapomniałem generalnie, że Blighttown jako tako tam na dole jest jednak dość pod lokacją, szczerze mówiąc. Bo zazwyczaj jednak się tutaj przychodzi dosłownie tylko po to, żeby Quail'ak ogarnąć i się wychodzi. Więc jak się próbuje zrobić cokolwiek więcej, to ma się takie czaje. To bachno było, zawsze było takie duże. Ej, zwłoki. Ej, niewidzialne ściany. Skrzynka. Podwójne ludzkości. Ej, niewidzialna ściana. Wielka pustka. Wielkieś pustki poczyniła w sercu moim, czy jak to tam szło? Tu jest drabinka. Teoretycznie niewielka, ale... A, nie rycerz. Nie, to dopiero we wtorek, spokojnie. Bez pośpiechu. Obaj widzicie to? Ja już czuję wyśmienitą zabawę, która się tutaj będzie odbywać. Tak samo jak tylko czekam, aż ktoś z tej gałęzi losowo obróci mi kamerę o 720 stopni i przez to w międzyczasie zdążę się wypierdzielić. Dobra, tutaj się tej strony trzymać. Tam na dole coś leży, ale jestem na 99% pewien, że jeżeli spróbuję po to pójść, to się grzecznie i kulturalnie wypierdolę. Tutaj na pewno można zejść na dół. I są tu bazyliszki. O mój Boże, są bazyliszki. Czy one są silne w ogóle? Nie aż tak. Aczkolwiek szybko def nakładają. O, jestem w niepokojącym położeniu. Chyba jest też czego nie rozumiem z bateriuszkami tak w Souls'ach 1. O mój Boże, mam połowę HP.
pazerniczki zawsze tak szybko nakładały kelsa w jedynce? Czy ja naprawdę mam aż tak dwóch pamięć? Bo ja generalnie wiem, że one nakładają w miarę szybko kelsa, ale nie, że aż tak, Jezu Chryste. To jakiś remaster feature powiązany z tym, co się działo w DS2 i framerate. Ale widzieliście, ja miałem pusty pasek i dosłownie natychmiast mi to weszło. Jezu Chryste. Czy ktoś mnie zinwajdował? To wygląda, jakby ktoś mnie tutaj zinwajdował. Uroki tego, że gram na 3G NAS. Nie mogę być pewny, czy ktoś mnie zinwajduje w międzyczasie. A tutaj chyba to się ewidentnie musiało stać. Bo nie widzę innego powodu, dla którego miałbym mieć duszę w tym miejscu, a nie gdziekolwiek indziej. Mało odporności. Rozumiem, ale jednocześnie to było za szybkie, nawet jak na, powiedzmy, postać, która jest naga na zerowym poziomie i tak dalej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może się mylę. Po prostu zawsze mi się dawało, że to wchodzi szybko, ale nie natychmiastowo praktycznie, o tak powiem. Na streamie są Dark Soulsy 2. No dobra. Let's fucking go. Oj nie. Tak myślałem. To nie zawsze działa i to jest najgorsze. Dobra, to wygląda, jakbym potrzebował mentalnego resetu, więc chyba sobie na dzisiaj skończymy. To zdecydowanie wygląda, jakbym potrzebował mentalnego resetu. Także w przyszłym tygodniu, w sobotę, sobie zaczniemy od Dark Soulsów. Co, jaki już? A w środę, dla tych, którzy nie śledzą, to informuję, że w środę teraz, jako tak jest Triangle Strategy zamiast visual novelkowych JRPG-ów, więc tak tylko, żeby nie było zaskoczenia. W opisie też powinno być już zaktualizowane i w ogóle. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się ciepło. Cześć!